jakby to powiedzieć, tylko wiara trzyma mój okręt flagowy na wodzie. Dosłownie. Na eneba.com wciąż trwa świąteczna wyprzedaż z kodem LOOKAS 3% zniżki, linki w opisie. A wy imperialiści pamiętajcie o naszym codziennym konkursie na DLC. No dobra, już nie tylko Europki, ale też do Hoja, jeżeli ktoś chce, lub do Stellaris. Aby móc brać udział, wystarczy być subskrybentem tego kanału, a wspierający mają znacznie zwiększone szanse na wygraną. Następnie wystarczy napisać odpowiednie hasło w komentarzu. Mieliśmy już osoby grzeczne, wiemy kto lubi karpia, a dziś może się dowiemy, kto był grzeczny przez cały rok. Tak, trzeba napisać, że dostałam rózgę. Bo przecież też mam wicki, jakiś 1%. No, nie spodziewałem się, że się wbijemy w taką flotę tutaj osmańską. Nie mam żadnego pojęcia, czy mamy szansę to wygrać. Mamy 10, 9 okrętów, mam przewagę w galerkach, nie mam przewagi w galerkach. Boże, to wszystko mi tutaj tonie, to będzie bardzo duże zło. Chociaż mamy fuksa w rolach. Zdobyliśmy osmański okręt, a ja mam fuksa, bo dołączyła flota handlowa oraz flota transportowa tutaj do Osmanów. I zobaczcie, jak to się prezentuje nam. Ej, w ogóle mam wrażenie, że ja tą bitwę już przecież toczyłem raz, nie? Chyba pod koniec poprzedniego odcinka, ale mogę źle pamiętać. Wyrąbiście, wojskami dotarły, jeszcze ich nie straciłem. Dodatkowo jeszcze zdobyliśmy nawet okręty po tej bitwie, co jest niesamowite. Ja wiem, jaki Osman ma plan. On chce mi przekazać wszystkie okręty, żebym upadł finansowo. Zobaczcie, jakie mam utrzymanie floty. Jak widzicie, jeżeli mam kapa punktów militarnych, to raczej wrzucam to wszystko tutaj w prowincję, gdzie planuję budować mój manpower. Tak czy siak, żeby dobijać do 10 punktów militarnych. Czyli wszystkie te takie standardowe trzygucy, jak spojrzycie na tą manufakturę wojskową, macie tu napisane grain, fish, livestock or wine, z wyłączeniem grain, bo tutaj będę budował zwykłe manufaktury, bo pamiętajcie, że handel, kiedy jesteście przodownikiem handlu w grain, to dostajecie plus 20% do force limitu. To jest bardzo dużo. No a zobaczcie, jak moje armie tutaj wykorzystują to, że wojska osmańskie są w Polsce, gdzieś tam się piorą na jakimś zadupiu. Przeszedłem przez cieśninę i teraz ja po prostu lecę na te forty i pada jeden fort za drugim. Mamy 3 do siege'u każdego z naszych dowódców, to jest bardzo mocne. No, Osman podczas bitew z nami też bęcki zbiera, więc to jest chyba jego upadek. Powiem wam szczerze, że ja chyba wezmę tutaj jedną prowincję od Tunisu i wypuszczę sobie Tlemcen, czyli Tlemcen, czy jakkolwiek się to wymawia. I będę odbijał tutaj całą północną Afrykę dla tego wasala. No inna tutaj możliwość to jest Grenada, ale chyba Tlemcen będzie miał lepsze idee. Chociaż nie, Grenada ma znacznie lepsze jednak. Tylko realnie, czy ja wypuszczę z Hiszpanii teraz tutaj tą Grenadę? I bitwa za bitwą. O nie, straciłem jednego z tych moich epickich generałów. No trudno, może trzeba jakichś kolejnych dorolować. Oh my god, znowu mi się skończył manpower. Powiem wam, że bez idei ilościowych manpowera mi tak brakuje cały czas. A to jest jakaś totalna masakra. Będę musiał rozważyć, jednak nie wezmę tych ilościowych w tej kampanii. No to kończymy wojnę następująco. Odzyskujemy te prowincje tutaj dla Bizancjum. Bierzemy sobie prowincję jedną, żeby tutaj wypuścić Syrię. I za jakiś czas muszę coś wykombinować, żeby tutaj Węgry wypuścić sobie na wasala również, ewentualnie może Bośnię i Serbię, jeszcze zobaczę. Tym razem nie mieliśmy dużych strat w tej wojnie, no a Osmanowi naprawdę zadaliśmy potężne uderzenie, no i jak zabraliśmy też mu potężną ilość gotówki. Dzięki temu wprowadzamy instytucje. W sumie nastał czas, że musimy cofnąć już status marchii Neapolowi i będziemy chcieli go integrować jak najszybciej. Dodatkowo Neapol poszedł w republikę, co mnie bardzo zdziwiło. Człowiek by sobie spokojnie odpoczął po ciężkiej wojnie z Osmanem, ale nie. Austria do jakiejś głupiej wojny woła. Jako że mam zapas gotówki, no to zaczynam budować wszędzie card house'y. Tak, te budynki za 500 golda, niestety. I tutaj, szczerze mówiąc, nie mam dla was jakiegoś prostego typu, jak je stawiać skutecznie. Dla mnie to jest osobiście mordęga obecnie, bo zazwyczaj przeglądam, gdzie mam state'y i nigdy nie pamiętam, gdzie mam tą zakładkę ze state'ami i biorę po kolei od tych, gdzie widzicie jest najwięcej deva. Toscany have 112 deva, potem widzę, że Wenecja to ma, Lancia Urbina i tam staram się znaleźć miejsce, gdzie muszę postawić taką manufakturę. Koniecznie! Oczywiście buduję je przeważnie w obszarach, bo to wystarczy jedna taka manufaktura na cały obszar. O, na cały taki obszar. Najpierw buduję tam, gdzie jest papier oraz szkło, bo wtedy dostajemy podwójny efekt 100%, inaczej mamy to ograniczone o 50%. A tak to mamy praktycznie za darmo tutaj to wszystko. Inna sprawa to oczywiście budynki do manpowera, które też muszę tutaj budować wszędzie, zwłaszcza mówię, no w tym regionie tutaj. gdzie mamy do tego idealne warunki. Lecimy teraz szybką wojenkę z Milanem i jego sojusznikiem Monferrat, a to odpuszczamy. Nie jest mi w ogóle potrzebny. Uniwersytet w Perugii. 1000 golda? No niech będzie, 3 punkty innowacyjności. Zawsze nam to pozwoli oszczędzać punkty w przyszłości. Swoją drogą, macie jakieś protipy, żeby nabijać tą innowacyjność? Bo to jest jedna z tych niewielu rzeczy, których jeszcze jakoś nie ogarniałem. Bo zawsze mi się wydawało dość słabe. A może tym razem by wypadało. Idee humanistyczne zakończone. No i dostajemy, jak widzicie, improve relation, separatyzm skrócony i fajerwerki za oknem. Kurde, dzisiaj nie Sylwester, debile! Powiem wam, że mechanika przyznawania sobie kardynałów, znaczy swoim wasalom, za to, żeby mieć większe szanse na bycie papieżem jest całkiem okej. Chociaż troszeczkę oszukana, no ale zawsze. Potem ci kardynałowie u nas zawsze zostają. Chociaż też jestem ciekaw, co jeżeli się przekroczy ten limit chyba 7 na państwo, jeżeli dobrze pamiętam. Ja już tylko po 2% mi to daje. To chyba z tego też nie można za często korzystać. No ale 70% mamy szans na to, że będziemy kolejnym papieżem. Nie wiem, czy wiecie, że taka mechanika w ogóle istnieje. No i zdobyliśmy tutaj wszystkie potrzebne prowincje do Kingdom of God. Praktycznie Włochy pod naszym panowaniem. Jeszcze za chwilę Wenecję oraz Bolognę też dokończymy. Jako że jestem już po premierze pierwszego odcinka, to widziałem, że sporo osób napisało też, że będzie leciało wraz ze mną z tą serią. To dajcie znać, jak wam idzie, czy wcześniej, czy później zrobiliście to Kingdom of God, bo w sumie jestem ciekaw, jak to się u was prezentuje. Zaatakowałem tutaj prowincję i powiem wam szczerze, że wziąłem sobie knightów na wasala. Będę im przekazywał tutaj prowincję Tunisu, który będziemy za chwilę atakowali. Mam też fuksa, ponieważ okazało się, że Kreta ma sojusz z Osmanami, więc będziemy mieli idealny kraj do resetowania trusa z Imperium Osmańskim. No tylko, że trzeba będzie pamiętać o... Czekaj, wojnę? Ma wojnę? Lecimy z Osmanem, bo akurat trus nam minął. Więc mamy wyrąbistą sytuację, w której możemy go łatwo teraz zaatakować i się go wreszcie pozbyć. No i możemy utworzyć Królestwo Boga na Ziemi. Jak fajnie, że ona już nie kasuje kurii i wszystkie tutaj elementy nam pozostaną. Lecimy z tym. O, Almen Under the God. Zmieni mi to trzecią reformę, tak? Mamy tutaj morale. A co ja dostanę tutaj? Bo już tak nie pamiętam, szczerze mówiąc, tego. National Manpower? Okej. Okay. Devotion? Appoint Papal Influence from Cardinals? No takie dość średnie, powiem szczerze. Morale były chyba by dla nas lepsze, no ale Manpower też zawsze na propsie. Jesteśmy już królestwem? A nie, jesteśmy imperium. Bardzo dobrze. Mamy akceptowalne wszystkie kultury, które tutaj... Możemy, czyli jeszcze te musimy dodać sobie na spokojnie. Mamy ładny napis Kingdom of God. Nawet kiedyś włączę kolorowanie granic, żeby był ten napis jeszcze ładniejszy. Lecimy na Reconquest Cassius Belli. Wzywam Austrię do tej wojny oraz Polskę też wezwę. Tylko będę musiał poczekać, aż skończę swoją własną wojnę. Nasza flota ma super nowoczesne okręty, które właśnie lecą znowu na dno. I po co ja je wszystkie ulepszałem? Po co ja to robiłem? Jak to te statki lecą tak szybko nam na dno? No ale może też coś zdobędziemy po tej bitwie. No, troszeczkę tego znowu dostałem ja, więc schowajmy teraz nasze okręty i przejdźmy przez cieśniny, żeby znowu zająć tutaj Osman, a tutaj myślę, że Austria spokojnie mi zajmie całe Bałkany. Moim celem będzie zdobycie na pewno prowincji, żeby... Oj, dobra... Węgier już się nie opyla, za długo nie istnieją i chyba sporo korów straciły. Bo widzę, że Polska niszczy Czechy i tak myślałem, że coś tutaj Węgry sobie może wypuszczę. No nic, takie straty to ja lubię po stronie przeciwnika. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie zapomniał tego, że mogłem od 2 lat już anektować Neapol, co miałem też zrobić przed wypowiedzeniem tej wojny, ale zapomniałem. Teraz będziemy zjedali równocześnie Neapol oraz Królestwo Aragonii, żeby pozbyć się 2 slotów. Tym bardziej, że mówię, w tamtym regionie raczej mi zależy na posiadaniu wasali. Boże, na nie posiadaniu wasali, tylko żeby te prowincje były moje. Na tym mi zależy najbardziej. Wzywamy do tej wojny Polskę. Ja chcę po prostu totalnie zaorać Osmana tym razem, żeby się nie podniósł po tej wojnie już totalnie. Będziemy przechwytywali oczywiście jego fortece, będziemy przechwytywali tutaj prowincje na rekonquestie od Syrii, a potem tu już się zobaczy co, gdzie i po co. Mamy Wargola, mamy stolicę, więc lecimy już dalej z bitwami. Tutaj jak widzicie wszystko pada. Na szczęście wezwałem Polskę do wojny, która ma jeszcze niestety wojnę z Danią, więc nie wiem, czy będzie korzystana, ale na pewno zwiększy nam warscora na naszą stronę. No i zakończyliśmy wojnę z Osmanem. Jak widzicie, odebrałem troszeczkę prowincji Syrii. Syrię do tego też nawróciłem na jedyną słuszną wiarę. Troszeczkę za późno powinienem to zrobić przed oddaniem tych prowincji im. Wtedy byłoby to dla nas mniej kłopotliwe, ale będziemy mogli tak czy siak ponawracać. Opłaca się nawracać wasali na naszą wiarę i jeszcze sobie to tutaj przyspieszać. Syrii będziemy zjadali zaraz po 1600 roku, o 1650 może tak, ponieważ tutaj będziemy tworzyli trade kompany, więc nie ma sensu robić z nich marchi, tak czy siak, raczej to będzie kraj zjadane, a my tymczasem w sumie bierzemy się za Hiszpanię w tym momencie. I powiem wam szczerze, że działa chyba stary bug kolonializm Cassius Belli, który powoduje, że będę mógł następujące prowincje mieć, tylko te prowincje, za 25% kosztów war score'a, nie 50% kosztów war score'a i 25% agresywnej ekspansji. To jest tak kuszące, że chyba to przetestuję w kolejnej wojnie z Osmanem, bo jeżeli to działa, to powiem szczerze, że chyba jednak Syria zostaje naszym wasalem do końca gry. Nie ukrywam, że jak to zobaczyłem, to teraz troszeczkę mnie kusi, żeby wypiąć się na Austriaka i zrobić reconquesta dla Francji i mieć na przykład do końca gry Francję na marchi. Kusi mnie to. Naprawdę mnie to mocno kusi. Francja na ten moment ma 65% war score'a. No nic, tak czy siak na razie zdobędę sobie Francję na wasala, a potem zdecyduję, co chcę z nią zrobić. Bo nie ukrywam, odzyskanie tych prowincji to jest bardzo duży boost. Do tego jeszcze jakbyśmy na przykład Francję chcieli przekazać Austrii. Dajcie mi znać, tak czy siak, możliwe, że nagram do przodu tą serię, ale dajcie znać, co wy byście zrobili, czy bralibyście Francję na wasala. Bardzo ciekaw jestem waszej opinii tutaj. Boże, taki widok to jest po prostu coś strasznego, bo zazwyczaj jest odwrotnie i trzeba podbijać dużą Rosję, więc nie będę miał ładnego napisu. A tutaj widzę, że Polska zjada Rusków. Patrzcie, jak Kazań ich zablokował od dalszego blobowania. To jest niesamowite, to się tak rzadko zdarza. O zdobyciu Francji lecę od razu w szybką wojenkę z Hiszpanią. Najpierw pójdziemy na Reconquest Cassius Belli, a następnie będziemy zdobywali chyba już prowincję tylko i wyłącznie dla Aragonu. Nie jestem pewien, czy chcę tutaj robić te mniejsze państwa i też je zjadać. Ewentualnie pomyślałem o tej Grenadzie, żeby tutaj fajnie byłoby ją wypuścić i oddać tą całą południową Afrykę jej. Ale to jeszcze się muszę nad tym zastanowić i w końcu zdecydować się. O, topimy ich flotę. Jak miło i przyjemnie, chociaż sami też widzę straty jakieś tam ponoszę. O, będzie ciężkie okręty, bo dopiero co tyle ich nowych zbudowałem. Ile handlówek zdobytych, oh my god. Jakby to powiedzieć, tylko wiara trzyma mój okręt flagowy na wodzie, dosłownie. No, jeżeli się zastanawialiście, na co chcę wydać te pieniądze, które tak zbierałem, no to właśnie widzicie, na co je chcę wydać, zwłaszcza w tych prowincjach, gdzie chciałem budować tego manpowera pomalutku. No, tak kończymy naszą kolejną wojnę z Hiszpanią. Za dużo nie bierzemy, zresztą tak jak widzicie, więcej weźmiemy w kolejnej wojnie, a teraz chyba czas na reset trusa z Imperium Osmańskim. No i co, były pieniążki i nie ma pieniążków. Wszystko zabudowane. No, buduje się przynajmniej troszeczkę tego. Kolejny tier reform, no tutaj za bardzo wyboru nie mamy, tak czy siak God and Man, to będzie nam potrzebne. Po prostu to jest za dobre, żeby tego nie brać teokracją. No i zostaje nam ostatnia reforma, która albo nam pozwoli szybko podbijać, a inne religie, albo szybko je nawracać. Dobra, już wiem, jaką strategię tutaj przyjmę. Po prostu wykorzystam jeszcze w jednej wojnie Austrię, w kolejnej wojnie z Osmanem, gdzie zaatakujemy tutaj o klejmy bizantyjskie, ewentualnie przetestujemy kolonizację sobie. O te klejmy. Poczekamy, zobaczymy, nie będę łamał trusa, przygotujemy się do tej wojny. Mam też Holy War Cassius Belli w sumie, to też możemy je wykorzystać, to Cassius Belli. Swoją drogą, tak, mam to Cassius Belli bez idei religijnych. Nawet nie wiedziałem, że można mieć to Cassius Belli w momencie, kiedy macie na jakiś kraj krucjatę i z nim graniczycie. Serio, wojna protestancka dopiero w 1600 roku? No ale nie liczyłbym, żeby ta koalicja była jakaś potężna. Raczej nie. No i po zbudowaniu większości naszych budynków, no 3000 manpowera bez idei ilościowych. Nie jest to dużo, no ale bądźmy szczerzy, no nie boostowałem za bardzo tych prowincji, bo też nie miałem za bardzo jak, bo nie mamy buildu pod to. Ale tak czy siak, jest to dość fajna liczba. Tutaj widzicie, w tym regionie mamy dość sporo tego manpowera. Do tego odpaliłem już wszędzie edykty na local manpower. 3000, no nie jest to dużo. Co powoduje, że raczej pójdę teraz jednak w ilościowe idee, żeby mieć tego manpowera jeszcze więcej. A dopiero tutaj i tutaj weźmiemy influence i administrative ideas, żeby zjadać naszych wasali szybciej. No, teraz tego mamy 3500 z ilościowymi. Trochę malutko, muszę przyznać. No i okej, lecimy show superiority. Przetestowałem to kolonialne Cassius Belli i ono dosłownie działa tylko i wyłącznie na te 4 prowincje, które tutaj są. Więc lecimy na zwykłym show superiority, gdzie widzicie, mamy 3-krotną przewagę nad Osmanem, więc raczej nie powinni mieć z nami tak czy siak szans. Ja już nie wiem, który ich okręt flagowy ja łapę, naprawdę. No mogę mieć więcej niż jeden? To chyba łapę dopiero jak tracę ich poprzedni, tak mi się wydaje. Wykorzystuję to, że mogę odbić teraz prowincję dla Francji, co da mi też wojnę tutaj z wielką... Boże, co ja mówię, z Bretanią, nie z Brytanią, czy z Bretanią, nieważne. Z tym czymś tutaj. O, zjadłem Neapol! Wyjebiście. Nawet nie zwróciłem uwagi, że to już ten czas, kiedy Neapol stał się mój. I okej, wszystko tutaj korujemy. Mamy bardzo spory zapas gatheringu. Wytłumaczcie mi proszę, jak to możliwe, że Kraków padł? No, co prawda nie Warszawa. Ale jak to przeszło przez tą całą linię ich obrony? Takie bitwy to ja lubię. Dla Francji zdobywamy następujące prowincje, plus złota trochę. A nie zrywam też sojuszu tego kraju z Austrią. Przyda nam się to jeszcze. No i mamy to. 95% war score'a, show superiority, krucjata na Osmanie zakończona. I w sumie tutaj najlepiej będzie chyba w pierwszej kolejności zabierać te prowincje dalej na południu, żeby Osman nam nie blobował. Właśnie tutaj od Mameluka. I może w kierunku Mekki również. Tutaj podzielę te terytoria pomiędzy Knightów, których tutaj mamy, oraz Syrię, którą będziemy zjadali za jakiś czas. O, w ten sposób to Anusz, może Mameluk kiedyś sobie tutaj to odbije, albo my odbijemy Mameluka. Zobaczcie, jak urośniemy 130 punktów ekspansji. Oh my god, 229 punktów overextensji. No ale mówię, ja tutaj przekazuję to zaraz moim wasalom. Chyba nie powinienem upaść. Chyba. Jak mi to zostanie, to upadnę bez dwóch zdań. Chociaż... A, bo jeszcze chyba się nie przeliczyło. Nie no, bez jaj. Ja mogę mieć 230 punktów overextensji i mieć na to wyrąbane? W sumie to nie do końca tak to przemyślałem, bo przecież zapomniałem, że kraj ma stolicę w Europie, to oddawanie mu prowincji afrykańskich to jest bardzo zły pomysł, ponieważ będzie zawsze tutaj nam robił trade kompany, których ja nie będę mógł nawracać. Więc wracamy do pomysłu, że trzeba wypuścić tutaj chyba Tlemcen. Czas na jeszcze szybką wojenkę z Hiszpanią, gdy zdobędziemy trochę terytoriów dla Aragonii oraz oczywiście tutaj Lyon sobie wypuszczę. Miało nie być Szwecji w tej wojnie. Czemu jest? Kurde. No od Hiszpanii to ja za dużo nie wezmę. Tyle, żeby wypuścić Lyon jako naszego tutaj wasala. No i troszeczkę prowincji dla Aragonu. Zaczynam też zjadać Knightów, bo jednak błędem było zrobienie tej wasali na tych prowincjach. Muszę przyznać, że całkiem nieźle się prezentujemy. Jak na ten rok mamy prawie 2000 developmentu. Mielibyśmy spokojnie powyżej, jakby było to razy 2 z developmentem naszych tutaj subjektów. Naszym jedynym rywalem może być Austria, która ma porównywalną z nami armię. A zarobki też mamy całkiem niezłe. 239 golda total income'u. Największy na świecie. Czekajcie, już widzę Indii. I Vigi Angar, oh my god, wyjebiście. Przynajmniej to będziemy mieli łatwe do podbicia.